Marcin Krzemiński, witam ponownie. Zanim wspomniane przez Bartka Lisa puls dnia, to oczywiście obiecana już wcześniej rozmowa z gościem wieczoru WTK. Wspólnymi siłami chcą postawić na nogi Sandro, który doznał urazu rdzenia kręgowego na wysokości klatki piersiowej. Czas mocy 3, pomocne pięści dla Sandro, to charytatywna gala bokserska, na którą zgłosili się amatorzy, jak i profesjonaliści, którzy przełożą swoje zaangażowanie w ringu na cel charytatywny. O szczegółach porozmawiam z Państwa i moim gościem, panem Arturem Hasińskim. Witam serdecznie. Pan Artur Hasiński jest prezesem i założycielem Fundacji Mamy Tę Moc, która jest właśnie organizatorem tego wydarzenia. Panie Arturze, na początek może zacznijmy od samej historii Sandro, dla którego zbieracie pieniądze. Jasne. To jest mężczyzna, który niestety uległ wypadkowi, ma niedowład kończyn dolnych, porusza się na wózku. No i to jest facet, który jest mega, mega, mega super gościem, który pomagał zawsze wszystkim. No niestety przydarzył mu się taki wypadek i teraz staramy się ze wszystkimi sportowcami, wszystkimi osobami, które są zaangażowane w tą akcję, by pomóc mu, żeby stanął na nogi. To jest akcja, która ma pomóc facetowi, który jest mega fajnym gościem, który zawsze pomagał wszystkim. No niestety przydarzył mu się wypadek, może się przydarzyć nam wszystkim. I teraz potrzebuje naszego wsparcia. Organizujemy dla niego galę charytatywną, w której może wziąć udział każdy. Czy to jest kierowca, czy to jest kucharz, czy to jest jakaś osoba, która, nie wiem, pracuje na magazynie, gdziekolwiek, może się zgłosić do tej akcji, może zawalczyć sobie w profesjonalnym ringu i dać wsparcie dla super gościa, który potrzebuje tego teraz aktualnie. Będzie oficjalne ważenie? Oczywiście. 28 w restauracji Posto. Na Kościelnej odbywa się oficjalne ważenie wszystkich zawodników, także serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny, będzie można poznać wszystkie sylwetki i zawodników, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, będą starali się wspomóc Sandro. Oprócz tego będzie dużo, dużo, dużo znakomitych gości, także no, co mogę powiedzieć? Robimy wszystko, żeby to wydarzenie było jak najbardziej wydajne, żeby jak najbardziej można było zrobić z tego pokaz dobrego boksu, pokazać, że Poznań stawia na sport. Ten pokaz dobrego boksu kiedy dokładnie? Bo powiedzieliśmy o ważeniu 28 czerwca. Dokładnie. 29 czerwca, także już za niespełna, znaczy tydzień z paroma dniami, odbędzie się gala charytatywna na UAM-ie, największej hali w Poznaniu, także zapraszamy serdecznie. Będą naprawdę super walki, będą super pokazy, będą super goście, będzie naprawdę dużo, dużo, dużo się działo. Kto może zawalczyć, ile będzie pojedynków? Planujemy między 10 a 15 pojedynków. Będzie pokaz Mistrza Europy w Nunchako, będzie pokaz jakiegoś gościa specjalnego, który pokaże pokaz walki nożem, będzie występ raperów, będzie naprawdę fajne widowisko. Będzie 10 walk, które naprawdę dostarczą dużo, dużo, dużo emocji. Będą goście specjalni, przede wszystkim cała loża Gromdy, czyli facetów, którzy naprawdę potrafią walczyć i potrafią się zaprezentować na ringu. Jacek Wieszkowiak się zgłosił, on lubi walczyć. Dokładnie, dokładnie. Z panem Jackiem też mamy stały kontakt. Nie wiemy, czy się uda, więc nie chcemy na razie tego ogłaszać fizycznie, ale no jest to pasjonat sportu, zwłaszcza jeśli chodzi o boks, więc mamy nadzieję, że być może zawalczy. Jakaś konkretna kwota do zebrania, czy nie nastawiacie się na konkretne? Nie nastawiamy się absolutnie na kwotę. Z wejściówki, z biletu przeznaczona jest pewna kwota na od razu wsparcie Sandro, który potrzebuje na rehabilitację, na inne rzeczy, które są spowodowane właśnie tym urazem. Także nie nastawiamy się na jakąś konkretną kwotę, ale myślę, że uda się naprawdę zrobić fajne wydarzenie. I tutaj nie chodzi teraz przede wszystkim o pieniądze, tylko o to wsparcie, żeby widział, że ci ludzie, którym pomagał, którzy byli z nim zawsze w tym trudnym czasie dla niego, teraz też chcą przyjść, chcą zobaczyć, chcą zawalczyć. Także myślę, że naprawdę to będzie super wydarzenie, tym bardziej, że to jest trzecia edycja. Także już dwa razy udało nam się wesprzeć sporo osób i zawsze było fajnie.
pięściarza, ktoś jeszcze, jakieś znane inne osobistości pojawią się? Oczywiście. Tutaj Królowe Życia, także państwo Borowiakowie też zapowiedzieli swoją obecność. Cała loża VIP, Gromdy, czyli Balboa, Suckerface, Artur Bicek tutaj z Poznania, który jest w ogóle prekursorem tego wydarzenia, to jest przyjaciel Sandro i on ogólnie wymyślił tą całą akcję, żeby wspomóc tutaj. Byliśmy też w zeszłym tygodniu w Domu Dziecka, gdzie też wsparliśmy też osoby. Sandro też mega się udziela, także chodzi nam o to, żeby stworzyć taką fajną fundację, w której osoby, które się razem wspierają, dawały jak największe widowisko, jak najbardziej poprzez sport, czyli oderwanie od tego codziennego życia takiego, które teraz ogólnie odbywa się w social mediach, odbywa się przed telewizorem, w telefonach, żeby wyjść, pokazać, że można coś fajnego zrobić, że można zawalczyć, można pokazać, można zrobić fajny sportowy styl życia. Mówił pan, że to nie jest pierwsza edycja, ale rozumiem, że pierwsza poświęcona Sandro, tak? Tak, dokładnie. A wcześniejsze? Mamy teraz, to już jest trzecia edycja, trzecia nasza gala. Pierwsza gala była na Remika i Wiktorię. Tutaj udało nam się zebrać ponad 60 tysięcy. To jest naprawdę bardzo, bardzo sporo środków na dwa turnusy rehabilitacyjne dla dziewczynki i chłopaka. Druga gala odbyła się dla pani Agaty, matki dwójki dzieci, która no niestety też spotkała się z takim przykrym urazem, że jest niedysponowana w tej chwili, ma uraz kręgosłupa i też udało się zebrać sporą kwotę, bo ponad 15 tysięcy. No i teraz staramy się pomóc kolejnej osobie, więc nasza fundacja działa w ten sposób, że przyciągamy ludzi, którzy chcą coś robić, dla tych ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Za rok kolejna. Mam nadzieję, że szybciej. Dobrze, ale teraz mówiliśmy o gali, która już 29 czerwca, proszę państwa, w hali UAM, tak? Dokładnie, Zagajnikowa 9. Dokładnie. A ja przypomnę, że naszym i państwa gościem był pan Artur Kasiński, prezes i założyciel fundacji Mamy Tę Moc. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A państwa zachęcam, by pozostać z nami, bo wieczór WTK wciąż trwa. Już za kilka minut wydanie Pulsu Dnia.